Tak jest, moi drodzy, Squeak niebawem zostanie dodany do gry i w dzisiejszym odcinku, z racji tego, że mam dostęp do wersji deweloperskiej, przetestujemy sobie Squeaka ze wszystkimi zadymiarzami. Nawet ze samym Squeakiem. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, gdzie testujemy jakiegoś zadymiarza przeciwko innymi zadymiarzowi, no to zostawcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i jak będzie nowy Brawl Talk i będę miał dostęp do nowego zadymiarza, od razu go skonfrontujemy z pozostałymi zadymiarzami. Teraz standardowo polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie go na e-mail kodfarel@gmail.com. Oczywiście mój e-mail znajdziecie w opisie. A jeżeli twój krótki film zostanie wybrany i zostanie ukazany na odcinku, to znaczy, że musisz sprawdzić swoją pocztę, ponieważ odesłałem ci kod PSC o wartości Megaboxa. Przypominam wszystkim standardowo, że kod Farel w sklepie resetuje się co tydzień, a wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu, aby sobie go odnowić. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z kontentem z gry Brawl Stars. Zapraszam jeszcze wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A teraz zaczynajmy! Thank you.
No i kto by się spodziewał, że Squeak nie będzie aż taki wcale OP. Z racji tego, że jego atak jest opóźniony, przegrał prawie z połową zadymiarzy. Ale mam nadzieję, że i tak wam się podobało. To nie może się doczekać Squeaka, zostawia łapeczkę w górę. Subskrybuję kanał, żeby być na bieżąco, bo jeżeli Squeak wyjdzie, to od razu nagrywam o tym odcinek. Standardowo wszystkich zapraszam jeszcze do sklepu Pixi po prokozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!